Szczęść Boże, coś wam powiem. 12 ludzi i 12 historii życia. Każda inna i nie mniej ważna. Ale wybór tych uczniów nie pokazuje tylko ich szczególnej roli, jaką odegrali w początkach Kościoła. Ten wybór jest wskazaniem dla nas, ludzi XXI wieku, żyjących w różnych zakątkach świata i w innych realiach. Zobaczmy, że wybór i posłanie w świat nie odbywa się po całym okresie nauczania Jezusa. To nie dokonało się w okolicy zmartwychwstania, ale na wstępie. Kiedy uczniowie jeszcze nie wiedzieli, o co Jezusowi chodzi, kim tak właściwie On jest. Można powiedzieć śmiało, że oni nie byli jeszcze gotowi na jakieś działanie. Mogli się wykręcać. A mimo wszystko zostali wezwani po imieniu. I ta pokusa odwlekania różnych spraw jest nam znana. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie jestem odpowiednio przygotowany, mam jeszcze wiele braków, nie czuję się na siłach. Wymówki sprawiają, że odrzucam zaproszenie budowania Królestwa Bożego tu, na ziemi. Ale jeśli spojrzymy na historię zbawienia, to Bóg od początku posiłkował się ludźmi. Zapraszał ich do współpracy, niezależnie od tego, czy ktoś był gotowy, czy nie. Czy ktoś się nadawał, czy też nie. Bóg nie dominuje i nie przytłacza nas swoją osobą, a Jego działanie nie zmienia człowieka natychmiast. Oczekuje jedynie naszej dobrowolnej odpowiedzi i współpracy, żeby właśnie Królestwo stało się rzeczywistością. Teraz, gdy ogłoszono wyniki maturalne, mówi się, że nawet dobre, to będzie grupa zadowolonych maturzystów i będzie taka, która będzie chciała te wyniki poprawić. Będą musieli się do tego zadania lepiej przygotować. Jednak życie to nie matura, którą można poprawić. Jezus liczy dziś na nas, nie czekając na sprzyjający moment, kiedy poczujemy się lepiej usposobieni i przygotowani. Bo on nigdy nie nastąpi, ponieważ nigdy nie będziemy godnymi ambasadorami orędzia zbawienia. Powołał uczniów i powołuje nas takimi, jacy jesteśmy. Jednocześnie otrzymujemy wszelkie dary z niebios, które mogą nas upodobnić do Mistrza, żebyśmy mogli wypełniać misję głoszenia Ewangelii. Kiedy Jezus mówi, nie idźcie do pogan, nie idźcie do Samarytan, ale szukajcie owiec, które się pogubiły, zawęża krąg działania. Spokojnie mówi, na razie skup się na własnym domu, na rodzinie, na sąsiadach, znajomych. Pewnie to ci jeszcze nie przekonuje, bo nie wiesz, czy potrafisz dać dobre świadectwo. Być może wyciągasz swoje słabości jako argument na nie. To zobacz, że ostatnim wybranym był Judasz, ten, który zdradził. To przypomina nam, że wszyscy jesteśmy grzeszni, ale dar wiary to wielki skarb, który przechowujemy w glinianych naczyniach, żeby przekazywać go dalej. Bóg nie czeka, aż człowiek się nawróci. On przechodzi obok i prosi nas, byśmy powiedzieli Jemu tak, a wtedy uformuje nas na skutecznych i wiernych apostołów.